Rozdział 11. Dragosani wrócił do szkoły, by przez 3 miesiące szlifować swój angielski. Pod koniec lipca ponownie pojechał do Rumunii, do Wołoszy, jak nazywał teraz w myślach swoją ojczyznę. Wiedział, że to ostatni rok, że to coś w ziemi ostrzegało go, że zostało już mało czasu. Dragosani nie wiedział, co to mogło znaczyć, ale był pewien, że nie może pozwolić, by Tibor Ferenczy zamilkł na zawsze przez jego własne przeoczenie. Zatrzymał się na wiejskim targowisku, by kupić parę żywych kurcząt w wiklinowym koszyku. Wynajął kwaterę na niewielkiej farmie pod brzegiem Oltulu, zostawił rzeczy w pokoju i chwilę później ruszył w stronę krzyżowych wzgórz. W ostatnich promieniach dziennego światła stanął pośrodku tajemnego, niepoświęconego kręgu ukrytego pod posępnymi sosnami. Spoglądał na grób na zboczu wzgórza otoczony przez powyginane, przypominające węże korzenie. Jak długo wampir może leżeć w ziemi zapomniany? Mimo wielu rozmów z tym stworzeniem i wiedzy zaczerpniętej od Ladislau Gireszciego, nadal mało wiedział o prawdziwych wampirach. To była wiedza zastrzeżona, powiedział kiedyś Tibor. A Dragosani musi na nią poczekać, aż zostanie przyjęty do bractwa. Tibor! Jesteś tam? Wyszeptał w mroku. Jego oczy przywykły już do ciemności. Tibor, wróciłem, przyniosłem podarunki. Kurczęta gdakały w koszyku. Żadnej odpowiedzi, żadnego wrażenia czyjejś obecności. Nikt nie wywęszył jego przybycia. To miejsce było martwe. Tibor! Spróbował raz jeszcze. Powiedziałeś rok. Minął rok i wróciłem. Spóźniłem się? Przyniosłem ci krew, by ożywić twoje żyły i dać ci znów siłę. Nic. Dragosani zaniepokoił się. Coś było nie w porządku. To coś zawsze tu było. Bez niego to miejsce nie miało znaczenia. Krzyżowe wzgórza były martwe. I co teraz z marzeniami Dragosaniego? Czy wiedza, którą miał nadzieję przejąć od wampyra, zniknęła wraz z nim na zawsze? Przez chwilę poczuł rozpacz, gniew, niemoc, ale wtedy powiew wiatru zakołysał gałęziami nad głową Dragosaniego. Słońce zatonęło za odległymi wzgórzami. Przerażone kurczaki zaczęły gdakać. Coś znów obserwowało nekromantę z mroku. Niby nic, ale czuł wpatrzone w siebie oczy. Nic się nie zmieniło. Ale wydawało się, że to miejsce zaczęło oddychać. Oddychać tak. Tym plugawym oddechem, którego Borys nie znosił. Poczuł się zagrożony. To był strach, jakiego dotąd nie znał. Pochwycił koszyk i oddalił się z niepoświęconego kręgu. Oparł się o stary pień wielkiego drzewa, tak starego jak grób. Czuł się tutaj bezpieczniej. Nagle zrobiło mu się sucho w gardle. Z trudem przełknął ślinę, by jeszcze raz się odezwać. Tibor, wiem, że tu jesteś. Nie ignoruj mnie, bo to ty na tym stracisz. Znów zaszeleścił wiatr. Szept wdarł się do umysłu nekromanty. Dragosani. Czy to ty? Zawołał głos. Tak, to ja. Przynoszę ci życie, stary diable. Przedłużam pół śmierć. Za późno, Dragosani, za późno. Przyszedł mój czas. Muszę odpowiedzieć na zew czarnej ziemi. Nawet ja, Tibor, Ferenczy, wampir. Cierpiałem wiele niedostatków. Moja iskra paliła się słabo, a teraz ledwo się tli. Cóż mógłbyś dla mnie uczynić, mój synu? Obawiam się, że nic, skończone. Nie wierzę. Przynoszę ci życie, świeżą krew. Jutro jeszcze więcej. Za kilka dni znów będziesz silny.
Dlaczego mi nie powiedziałeś, jak faktycznie wygląda twoja sytuacja? Jak miałem ci uwierzyć, skoro zawsze mnie okłamujesz? Może ja też się myliłem? Odpowiedziało po chwili to coś w ziemi. Nawet mój własny ojciec, mój rodzony brat nienawidzili mnie. Dlaczego miałbym ufać synowi? Zastępczemu synowi na dodatek. Nie wiąże nas nic prawdziwego, Dragosani. Skorzystałeś trochę, stałeś się nekromantą, a ja przynajmniej znów posmakowałem krwi, choć ohydnej. Pogódźmy się. Jestem już za słaby, by się przejmować. Borys podszedł bliżej. Nie! Krzyknął. Możesz mnie jeszcze wiele nauczyć, pokazać, przekazać tajemnice wampirów. Ziemia zadrżała, jakby niewidzialna istota podpełzła bliżej. Dragosani. Dragosani, niczego się nie nauczyłeś. Wiedza wampirów jest zakazana dla śmiertelników. Czyż nie mówiłem ci, że aby poznać wampiry, trzeba zostać jednym z nich i że nie ma innego sposobu? Odejdź, mój synu, zostaw mnie przeznaczeniu. Co? Mam ci dać władzę nad światem, a sam zamienić się w proch? Gdzie tu sprawiedliwość? Czy to uczciwe? Nekromanta był zrozpaczony. Przyjmij chociaż krew, którą ci przyniosłem. Rośnij znów siłę. Przyjmę twoje warunki. Skoro muszę zostać wampirem, by poznać tajemne sekrety, niech tak się stanie. Zgadzam się. Skłamał. Bez ciebie nie potrafię. Coś w ziemi długo milczało. Dragosani czekał, wstrzymując oddech. Wyobraził sobie, że ziemia znów zadrżała pod jego stopami. Drzewo za jego plecami było twarde jak skała. Nawet nie przypuszczał, że jest spróchniałe i puste w środku. Coś przebijało się na powierzchnię przez suchy, wyżarty, przez robactwo spróchniały pień. Może w każdej innej chwili Dragosani wyczułby ruch, lecz dokładnie w tym momencie Tibor przemówił i odwrócił jego uwagę. Powiedziałeś, że masz dla mnie dar. W głosie wampyra można było wyczuć zainteresowanie. Borys chwycił się ostatniej deski ratunku. Tak, tak, mam świeże mięso, krew. Pochwycił jednego kurczaka, ścisnął za gardło, odławiąc jego wrzaski. Wyjął stalowy nóż i naciął szyję. Trysnęła czerwona krew, spleśniała liście, wessały krew ptaka jak gąbka chłonącą wodę. Za plecami Dragosaniego jakiś podłużny kształt sunął szybko w górę wydrążonego drzewa. Jego cuchnący biały koniuszek znalazł dziurę, którą utworzyła opadła, obumarła gałąź. Przedostał się na powierzchnię. Znajdował się niecałe pół metra nad głową Dragosaniego. Borys pochwycił drugiego ptaka za szyję. Podszedł do samej krawędzi bezpiecznej strefy. Mam tu coś więcej, Tibor. Tutaj, w ręce. Okaż tylko trochę zaufania, trochę wiary i opowiedz o mocach, które posiądę, kiedy stanę się taki jak ty. Czuję czerwoną krew spływającą w głąb ziemi. To dobrze, mój synu, ale ciągle myślę, że przyszedłeś za późno. Nie, 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 nie. Nie obwiniam cię, ja też jestem winny. Zapomnijmy o przeszłości. Nim odejdę, podzielę się z tobą przynajmniej jednym małym sekretem. Czekam, odpowiedział ochoczo Dragosani. Zaczynaj. Na początku mówiło coś w ziemi. Wszystkie stworzenia były równe. Pierwszy wampir był takim samym tworem natury jak człowiek. Żył tak jak człowiek i inne niższe istoty. Byliśmy na swój sposób pasożytami, ale wszystkie stworzenia są takie. Człowiek zabijał, aby mieć pożywienie, zaś wampir był łagodniejszy, traktował stworzenie jak żywiciela. Wampiry nie umierały, żyły w półśmierci. W tym rozumieniu wampir jest równie naturalny jak pijawka czy nawet zwykła pchła. Wampiry nie były pasożytniczymi żarłokami. Dzięki nim ciało żywiciela stawało się prawie nieśmiertelne, a człowiek stał się doskonałym żywicielem wampira. Tak więc
Wampir, gdy człowiek wspiął się najwyżej w rozwoju ewolucyjnym, podzielił się z nim władzą. Symbioza, powiedział Dragosani. Czytam znaczenie tego słowa w twoim umyśle, ciągnął Tibor. Tak, zgadza się, tylko że wampir musiał się maskować. Wraz z ewolucją przyszła zasadnicza zmiana. Przedtem mógł istnieć bez żywiciela. Teraz stał się zupełnie zależny. Pasożytnicze śluzice umierające bez ryb żywicieli. Wampir potrzebuje człowieka, żeby przetrwać. Gdyby ludzie odkryli go w innym człowieku, zabiliby bez wahania. Co gorsze, nauczyli się to robić. Na tym nie kończą się kłopoty wampirów. Natura jest okrutna, gdy przychodzi do poprawiania własnych błędów. Jest bezlitosna. Nic, co ona tworzy, nie żyje wiecznie. Wszystkie stworzenia są śmiertelne. A tu pojawia się istota odrzucająca to surowe prawo. Stworzenie, które, wyjąwszy wypadki, mogło żyć nieskończenie. Dlatego poczuła odrazę do wampirów. A wampiry miały w sobie pewną słabość. Została im podstępnie wszczepiona. Przechodziła z pokolenia na pokolenie przez wszystkie lata. Takie było ograniczenie natury. Skoro wampiry tak rzadko umierają, równie rzadko mogą się rodzić. Dlatego, rzekł Dragosani, wymieracie jako rasa. Możemy się reprodukować tylko raz w życiu, bez względu na to, jak długie jest to życie. Ale macie taką potencję. Nie rozumiem dlaczego. Przecież wina nie leży w waszych samcach. A może wasze samice są niepłodne? To znaczy mogą urodzić tylko raz? Nasi samce, Dragosani. Powiedział sarkastycznym tonem głos w jaźni Borysa. Nasze samice? Nekromanta znów cofnął się pod drzewo. Co mówisz? Samce, samice? Nie, Dragosani, gdyby natura tak rozwiązała problem, z pewnością już dawno by nas nie było. Ale ty jesteś samcem. Wiem, że tak. Mój ludzki żywiciel był samcem. Oczy Dragosaniego rozszerzyły się w ciemności. Podświadomość ponaglała go do ucieczki, ale wiedział, że diabeł nie może. Nie ośmieli się go skrzywdzić. Więc jesteś samicą? Myślałem, że to już wyjaśniłem dostatecznie. Nie jestem ani jednym, ani drugim. Hermafrodytą? Dragosani nie był pewny, czy używa właściwego słowa. Nie, zatem jesteś bezpłciowy? Agamiczny? Perlista kropla uformowała się na bladym, pulsującym koniuszku cuchnącej macki, wystającej z drzewa tuż nad głową Dragosaniego. Gdy tak rosła, stawała się niczym perła. Zwiesiła się i zadrżała. Ponad nią pojawiło się purpurowe oko bez powieki. Spoglądało upiornie. To co myśleć o twojej żądzy tej nocy, gdy mieliśmy tę wieśniaczkę? Twojej żądzy, Dragosani. A wszystkie kobiety, które miałeś w życiu? Posiadłem je dzięki mojej sile. Ale żądza była żywiciela. Ale... Głos w umyśle Dragosaniego, głos w głowie Dragosaniego zawył przeraźliwie. Mój synu, już prawie koniec po wszystkim. Przerażony nekromanta ponownie ruszył na kraniec potępionego kręgu. Głos był tak słaby, tak zrozpaczony, pełen bólu. Co jest? Co się stało? Masz więcej pożywienia! Przeciął gardło drugiego ptaka i odrzucił ciało. Ziemia wessała czerwoną krew. To coś piło łapczywie. Nagle w głowie nekromanty zakręciło się. Przez chwilę poczuł wielką siłę wampyra i wielką przebiegłość. Szybko odskoczył do tyłu i w tej samej chwili perlista kropla nad głową przybrała purpurowy kolor i spadła. Wprost na szyję Dragosaniego, tuż poniżej linii kołnierzyka, poczuł to. Mogła to być kropla wilgoci z drzewa, ale tu było niezmiernie sucho. Może ptak? Ale nigdy przedtem nie widział tu ptaka. Złapał się szybko za szyję, chciał wytrzeć krople, niczego nie znalazł. Jajo wampyra.
Niczym rtęć szybko przeniknęło przez skórę, teraz docierało do kręgosłupa. Chwilę później Dragosani poczuł ból, odskoczył od drzewa, ale ból nasilił się. Uciekając z kręgu, obijał się o pnie drzew. Zatoczył się i upadł. I ten ból w czaszce sięgający do kręgosłupa, ogień w żyłach niczym kwas. Ogarnęła go śmiertelna panika, jakiej jeszcze nigdy nie zaznał. Wydawało mu się, że umiera, że coś nim zawładnęło i cokolwiek to jest, musi go niechybnie zabić. Czuł, jak pękają wszystkie organy wewnętrzne, jak płonie mu mózg. Nasienie wampyra znalazło swoje miejsce w klatce piersiowej nekromanty. Było bezpieczne, a Dragosani powoli tracił świadomość. Ogarnęła go wielka, bezbrzeżna błogość. Tak, to była prawdziwa rozkosz. Harry Coke leżał w swoim łóżku. Spocone włosy oblepiały mu czoło. Kończyny drżały w rytm snu. To było coś więcej niż sen. Za życia jego matka była uznanym medium. Śmierć nie zmieniła jej talentu, nawet wyostrzyła. Przez lata często odwiedzała Harry'ego w snach. Tak jak teraz. Śnił, że stoją razem w letnim ogrodzie w domu, w Bonnerick. Ona, jak zawsze, martwiła się o niego. Harry, twój plan jest niebezpieczny i trudny do zrealizowania, powiedziała. Nie zdajesz sobie sprawy, co robisz. Jeśli ci się nie uda, to będzie morderstwo. Harry, nie będziesz lepszy niż on. To nie morderstwo, powiedział, ale sprawiedliwość. Coś, czego on nie zaznał od 15 lat. Ale nie widzisz, Harry, naciskała matka, że zemsta nie przyniesie sprawiedliwości. Zło plus zło nie daje dobra. Nie chcę zemsty, mamo. Chcę wiedzieć, dlaczego cię zamordował. Byłaś piękną, młodą żoną. Damą z majątkiem i talentem. Powinien cię uwielbiać, a on zabił. Przytrzymał pod lodem, a gdy już nie mogłaś walczyć, pozwolił rzece, żeby cię porwała. Dlaczego? Nie wiem, Harry. Nigdy nie wiedziałam, powiedziała zamyślona. Dlatego właśnie chcę się dowiedzieć. Dopóki on żyje, nigdy się nie przyzna. Dowiem się, gdy będzie martwy. Umarli nie odmawiają mi niczego, a to znaczy, że muszę go zabić. Zrobię to na swój sposób. To straszny sposób, Harry zadrżała. Wiem o tym. Tak, przytaknął. Spojrzał zimno. Tak się właśnie stanie. Zaczęła się obawiać. Przyciągnęła syna do siebie. A jeśli coś się nie powiedzie? Mogę leżeć w spokoju, Harry, bo wystarczy, że wiem, iż nic ci nie jest. Gdyby coś ci się przytrafiło, nic mi się nie stanie. Będzie tak, jak zaplanowałem. Pocałował jej zmartwione czoło, ale ona ciągle przytrzymywała go przy sobie. Wiktor Szukrzyń jest sprytny i zły. Czasami czułam to w nim. Wiem, że z początku kochałam go. A jeżeli chodzi o powód, dla którego mnie zabił, tak? Było coś w nim, jakiś obłęd. Niewymowna obsesja, której nie mógł opanować, tyle wiem, ale co to dokładnie było, tego właśnie muszę się dowiedzieć, odrzekł Harry. Inaczej też nie zaznam spokoju. Spójrz. Harry spojrzał. Plama w kształcie człowieka. Wizerunek Szukrzyna. Nie zwracał na nich uwagi. Minął ich, zatrzymał się. Wężył. Podejrzliwie jak pies. Patrzył przez długie minuty na powolny bieg rzeki. Wiem, o czym on myśli, wyszeptał Harry. On może coś wyczuć, zawsze mógł, uciszyła go matka. Szukrzyń zaczął się wycofywać. Zatrzymywał się co kilka kroków, węszył zapamiętale, zbliżył się do nich, przeszył ich wzrokiem. Wreszcie ruszył z powrotem w kierunku domu, zacierając ręce jak uprzednio. Musisz iść, powiedziała matka. Bądź ostrożny, Harry, uważaj, mój biedny, mały Harry. Obudził się w swoim mieszkaniu. Ktoś zapukał do drzwi. Kto to mógł być? Brenda?
Nie spodziewał się jej. Z pewnością puka jakiś intruz, pomyślał. Zapiął spodnie i nałożył koszulę. Znowu odezwało się stukanie. Za drzwiami czekał Kinan Gormley. Wiedział, że Harry Coke jest w domu. Czuł to już, gdy szedł ulicą, gdy wspinał się po schodach na poddasze. Aura, para właściwości Coke'a była tu wszechobecna, oczywista jak odcisk linii papilarnych na szkle. Gormley, podobnie jak Wiktor Szukszyn i Grigori Borowic, miał jeden wielki talent. Był wykrywaczem. A teraz Harry Coke we własnej osobie otworzył drzwi. Gormley widział już wcześniej Coke'a, ale nigdy z bliska. Przez ostatnie 3 tygodnie często go obserwował. Gormley i Harmon śledzili Coke'a, trzymali chłopca pod ścisłą, lecz dyskretną kontrolą. Dwukrotnie towarzyszył im George Hannant. Gormley szybko zrozumiał, że Coke jest wyjątkowy. Mieli rację, był nekroskopem, potrafił kontaktować się z umarłymi. Przecierając rozespane oczy, Harry Coke obejrzał przybysza. Chciał go odprawić, ale jedno spojrzenie na Gormleya przekonało go, że ten łatwo nie da się spławić. Ten mężczyzna robił wrażenie mądrego i skromnego człowieka. Do tego dobrotliwy uśmiech i prosząca o odwzajemnienie uścisku ręka rozbrajały go całkowicie. Harry Coke? Spytał Gormley, choć oczywiście wiedział, że to on. Nalegał na przyjęcie powitania, wyciągając rękę do przodu. Jestem Sir Kinan Gormley. Nie znasz mnie, ale ja wiem trochę o tobie. W rzeczy samej wiem prawie wszystko. Schody były słabo oświetlone. Harry nie mógł dokładnie przyjrzeć się rysom gościa. Miał jedynie niejasne wrażenia. W końcu przelotnie uścisnął rękę gościa, usunął się na bok i pozwolił mu wejść. Wie pan wszystko o mnie? Harry zdziwił się. Chyba nie ma wielu rzeczy, które można o mnie wiedzieć. Nie zgadzam się z tobą, odpowiedział Gormley. Jesteś stanowczo za skromny. Teraz w jaśniejszym świetle padającym z okien Harry przyjrzał się bliżej gościowi. Mógł mieć około 60 lat, a może nawet trochę więcej. Zielone oczy były lekko zamglone, skóra pokryta siecią drobnych zmarszczek. Nad wysokim czołem rosły starannie wypielęgnowane siwe włosy. Miał może 1,80 m wzrostu. Dobrze skrojona marynarka nie skrywała jednak lekko zaokrąglonych ramion. Kinan miał najlepsze lata za sobą, ale Harry pomyślał, że jeszcze wiele mu ich pozostało. Jak mam się do pana zwracać? Zapytał Harry. Po raz pierwszy rozmawiał z kimś, kto miał tytuł Sir. Wystarczy, Kinan, skoro mamy zostać przyjaciółmi. Jesteś pewien? Skąd wiesz, że będziemy przyjaciółmi? Muszę cię ostrzec, że nie mam ich wielu. Myślę, że nie mamy wyboru, uśmiechnął się Gormley. Zbyt wiele nas łączy. Ja słyszałem, że masz wielu przyjaciół. To źle słyszałeś, Harry zmarszczył czoło. Prawdziwych przyjaciół mogę policzyć na palcach jednej ręki. Gormley uważał, że najlepiej będzie, jeżeli od razu przejdzie do rzeczy. Mówisz o żywych, odpowiedział cicho. Uśmiech powoli zamierał na jego ustach. A ja myślę o innych, którzy są chyba liczniejsi. To uderzyło Harry'ego jak granat. Zawsze się zastanawiał, jak będzie się czuł, gdy ktoś zrobi aluzję do jego talentu. Teraz już wiedział. Czuł się chory. Zatoczył się do tyłu. Dopadł rozpadającego się krzesła. Osunął się na nie. Bezwiednie drżał. Blady jak ściana spojrzał na Gormleya, jak przyczajone zwierzę. Nie wiem, o czym... Zaczął chrapliwie zaprzeczać. Gormley szybko uciął. Wiesz, Harry... Wiesz bardzo dobrze, o czym mówię. Jesteś nekroskopem, prawdopodobnie jedynym prawdziwym nekroskopem na świecie. Chyba ci odbiło, wysapał desperacko Harry. Przychodzisz i wmawiasz mi takie rzeczy. Nekroskop, nie ma czegoś takiego. Każdy wie, że nie można. Przerwał, czując, że wpadł w pułapkę. Nie można rozmawiać z umarłymi. A ty potrafisz, prawda? Pot spływał po czole Harry'ego, łapał powietrze.
Gormley podszedł, ujął go za ramiona, potrząsnął. No wyduś to z siebie, człowieku. Wyglądasz jak smarkacz złapany na masturbacji. Nie jesteś chory. To, co robisz, to nie jest choroba, to talent. To tajemnica, słabo zaprotestował Coke. Twarz błyszczała mu od potu. Ja ich nie krzywdzę. Nie zrobiłbym tego beze mnie. Z kim mogliby porozmawiać? Są tacy samotni. W porządku, synu, w porządku. Spokojnie. Nikt cię o nic nie oskarża. Ale to tajemnica. Ale teraz, skoro ludzie mają się dowiedzieć, nie dowiedzą się. Ale ty wiesz. To mój zawód, żeby wiedzieć o takich rzeczach. Synu, powtarzam, nie masz kłopotów, nie z mojego powodu. Był taki przekonujący, taki spokojny. Był przyjacielem, prawdziwym przyjacielem. Czy kimś zgoła innym? Skoro Gormley wiedział, że Harry jest nekroskopem, co z zemstą na Wiktorze Szukrzynie? Rozpaczliwie sięgnął myślami na cmentarz w Islington. Skontaktował się ze znajomym, zaufanym oszustem. Przez chwilę Gormley poczuł moc Harry'ego, pierwotną, obcą energię, jakiej nigdy nie doświadczył. Zaszumiało mu w głowie, serce zabiło alarmująco. To musiało być to talent nekroskopa w akcji. Harry w skupieniu pochylił się na krześle. Powstał. Zacisnął zęby i uśmiechnął się dziko. Odrzucił głowę, aż krople potu wzbiły się w powietrze. Wyprostował się jak struna. W jednej chwili opuściła go panika. Ręka prawie mu nie drżała, gdy odgarniał włosy z czoła. Rumieniec szybko wrócił na jego policzki. Zgadza się, powiedział, szczerząc zęby w uśmiechu. Koniec wywiadu. Co? Gormley był zaskoczony tą nagłą zmianą. Oczywiście, o to chodziło, prawda? Chciał pan dowiedzieć się czegoś o Harrym Kogu, pisarzu. Ktoś ci powiedział o moim pomyśle na nową powieść. Pisze. Przypuszczałem, że nikt o tym nie wie. Tam są drzwi. Kinan. Gormley powoli potakiwał głową. Z początku był zaskoczony, ale teraz instynkt wziął górę. Przeczucie podpowiedziało mu, co tu się naprawdę dzieje. Sprytnie, powiedział. Ale nie do końca. I z kim teraz rozmawiasz, Harry? Inaczej, kto mówi przez ciebie? Jeszcze przez chwilę z oczu Harry'ego biła przekora. Gormley ponownie poczuł przypływ dziwnej mocy, ale po chwili chłopiec przerwał kontakt ze swoim chytrym, zmarłym przyjacielem. Jego twarz wyraźnie się zmieniła, ale nie był już spanikowany. Co chcesz wiedzieć? Zapytał matowym, pozbawionym emocji głosem. Wszystko, odpowiedział natychmiast Gormley. Myślałem, że już wiesz wszystko. Tak twierdziłeś, ale chcę to usłyszeć od ciebie. Albo? Gormley pokiwał głową. Nie o to chodzi, jeszcze nie. Harry uśmiechnął się gorzko. Więc mamy być przyjaciółmi, tak? Kinan przesunął krzesło i usiadł naprzeciwko Kołga. Harry, nikt się o tobie nie dowie, obiecuję, to prawda, będziemy przyjaciółmi. To dlatego, że obydwaj potrzebujemy się nawzajem. Pewnie myślisz, że jestem ostatnią osobą, której mógłbyś potrzebować, ale tak jest tylko na razie. Będziesz mnie potrzebował, zapewniam cię. Harry zmrużył oczy. Dlaczego ty mnie potrzebujesz? Myślę, że zanim cokolwiek powiem, zanim cokolwiek oznajmię, lepiej, żebyś wyjaśnił mi kilka spraw. Gormley spodziewał się tego. W porządku. Postaram się. Wiesz, jak się nazywam, więc teraz powiem ci, kim jestem i jak zarabiam na życie, a co ważniejsze, opowiem ci o ludziach, z którymi pracuję. Opowiedział Harremu o brytyjskim parawywiadzie i o jego odpowiednikach w Ameryce, Francji, ZSRR i Chinach. Opowiedział o telepatach, którzy mogą ze sobą rozmawiać przez kontynenty bez telefonu, tylko za pomocą siły umysłu. Mówił o jasnowidztwie, możliwości zobaczenia przyszłości, przepowiedzenia wydarzeń, które mają dopiero nastąpić. Wspomniał też o telekinezie, o psychokinezie, o ludziach, którzy mogą przesuwać masywne obiekty wyłącznie siłą woli, bez użycia siły mięśni. Opowiedział o dalekowidzących ludziach, którzy dostrzegają dowolne miejsca i wydarzenia na świecie dokładnie w tym momencie. Przypomniał historię o lekarzu, który potrafił wywołać siłę życia i odpędzić choroby bez stosowania konwencjonalnych leków. Przedstawił parę wywiadowców, których miał pod swoim zwierzchnictwem. Uświadomił Harremu,
że i dla niego jest tam miejsce. Powiedział to wszystko w taki sposób, tak klarownie, zrozumiale, z takim przekonaniem, że Harry był pewien, iż słyszy najczystszą prawdę. Zatem jak widzisz, kończył Gormley, nie jesteś dziwakiem, Harry. A teraz chcesz, żebym dla ciebie pracował, Harry wyszeptał po dłuższej chwili, kiedy dotarło do niego wszystko, co usłyszał. Tak. A jeśli odmówię? Harry, odnalazłem cię, jestem wykrywaczem. Wiem o innych takich jak ja, łowcach talentów. Jeden z nich to szef rosyjskiego parawywiadu. Nie musisz się mnie obawiać, Harry, ale nie mogę obiecać, że jesteś bezpieczny. Myślisz, że mogą mnie znaleźć? Stają się coraz lepsi, Harry, powiedział Gormley. Tak jak i my. Mają przynajmniej jednego swojego człowieka w Anglii. Nie spotkałem go jeszcze, ale czuję go blisko siebie. Wiem, że mnie obserwuje, śledzi. To prawdopodobnie także wykrywacz. Posłuchaj, znalazłem ciebie, więc jak długo to potrwa, zanim oni także ciebie odnajdą? Jest jedna różnica. Oni nie dadzą ci możliwości wyboru. A ty mi dajesz, tak? Oczywiście, że tak. To zależy od ciebie, przychodzisz do nas albo nie. Twój wybór, zastanów się, Harry. Harry pomyślał o Wiktorze Szukrzynie, ale nie domyślał się, że Szukrzyn to ten sam człowiek, obserwator, którego wyczuwa Gormley. Mam kilka spraw do załatwienia, zanim podejmę ostateczną decyzję, powiedział. Oczywiście, rozumiem. To zajmie trochę czasu, 5 miesięcy. Gormley zgodził się. Skoro musisz, muszę. Po raz pierwszy podczas tego spotkania Harry uśmiechnął się nieśmiało, naturalnie. Słuchaj, zrobiło mi się sucho w gardle. Napijesz się kawy? Z wielką chęcią. Gormley odwzajemnił uśmiech. Wypijemy, a ty może opowiesz mi o sobie, co? Harry czuł, jakby pozbył się z ramion wielkiego ciężaru. Dobrze. Westchnął. Opowiem. Minęły 2 tygodnie. Harry Coke skończył pisać powieść i zaczął szykować się na Wiktora Szukrzyna. Zaliczka za książkę zapewniła mu finansową stabilność, której potrzebował na przyszłe 5-6 miesięcy, aż załatwi tę sprawę. Pierwszy krok zrobił, dołączając do grupy zwariowanych morsów, entuzjastów pływania, którzy kąpali się w Morzu Północnym przynajmniej 2 razy w tygodniu przez cały okrągły rok, łącznie ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Brenda uznała, że Harry oszalał. To dobre w lecie, Harry. O co chodzi z tą nagłą pływacką manią? To sposób na zdrowie i kondycję. Myślę, że masz nawet za dobrą kondycję. W rzeczywistości była szczęśliwa, bardziej szczęśliwa niż kiedykolwiek przez ostatnie 3 lata. Harry był otwarty, mniej zamyślony, ożywiony i podniecający. Jego nagłe zainteresowanie sportem nie skończyło się na pływaniu. Nauczył się samoobrony. Zapisał się do małego klubu judo w Hartford. Tuż po tygodniu trener uznał go za urodzonego judoka i oczekiwał po nim wiele. Nie wiedział oczywiście, że Harry ma innego trenera, który kiedyś był mistrzem regimentu w judo, a teraz przekazał wszystkie umiejętności Kołgowi. Jeśli chodzi o pływanie, Harry znalazł sobie trenera, byłego srebrnego medalista olimpijskiego, który zginął w wypadku samochodowym w 1960 roku, jak zapisano na jego nagrobku na cmentarzu Świętej Marii w Stockton. Mając taką przewagę, pozostawał mu do przezwyciężenia tylko fizyczny aspekt sprawy. Harry pozwalał umysłowi zawodowego pływaka przekazać technikę, ale to nie mogło zrekompensować braku muskułów. Tylko ćwiczenia mogły pomóc. W każdym razie postęp był gwałtowny. We wrześniu zapanował szał nurkowania. Harry był w tym świetny. Kiedy pierwszy raz przepłynął pod wodą 2 długości basenu, wszyscy przestali pływać, aby mu się przyglądać.
Zdarzenie miało miejsce na basenie w Seaton Carew. Jeden z uczestników chciał się dowiedzieć, w czym leży tajemnica. Harry otrząsnął się z wody i odpowiedział: to wszystko umysł. Siła woli, jak przypuszczam. Pod koniec października porzucił treningi judo. W tym czasie zaczął też trenować łyżwiarstwo, ostatnią dyscyplinę niezbędnych przygotowań. Brenda, sama będąc niezłą łyżwiarką, była zaskoczona. Harry dyszała, kiedy szaleńczo wirował z nią na ślizgawce. Z tobą się nie można nudzić, ależ z ciebie sportsmen. W tym momencie Harry pomyślał, że istotnie mógłby zostać sportowcem, gdyby nie inne ważniejsze sprawy. W pierwszym tygodniu listopada nadeszła zima. Harry czuł się dobrze jak nigdy dotąd, gotowy podbić świat. Pewnej nocy matka przyszła do niego we śnie. Za dnia sam musiał nawiązywać kontakt, jeśli chciał z nią porozmawiać. We śnie inaczej, wtedy ona ma nieograniczony dostęp. Zazwyczaj szanowała jego prywatność, teraz zmuszona była pomówić z nim w niecierpiącej zwłoki sprawie. Harry? O co chodzi? Harry, rozmawiałam z innymi, powiedzieli, że grozi ci wielkie niebezpieczeństwo ze strony Shukshina. Jeśli nawet go zabijesz, zagrożenie pozostanie. Harry, tak strasznie boję się o ciebie. Niebezpieczeństwo ze strony ojczyma? Przytulił się do matki, starając się ją pocieszyć. Oczywiście, że jest. Zawsze o tym wiedzieliśmy, ale zagrożenie po jego śmierci? Z jakimi innymi rozmawiałaś, mamo? Nie rozumiem. Odsunęła się od niego na chwilę, wyraźnie rozzłoszczona. Przecież rozumiesz, powiedziała oskarżającym tonem. Zrozumiałbyś, gdybyś tylko chciał. Jak myślisz, Harry, od kogo dostałeś ten talent, jak nie ode mnie? Rozmawiałam z umarłymi, kiedy ciebie jeszcze nie było na świecie. Nie tak dobrze jak ty, ale wystarczająco. Jestem w tym teraz lepsza niż za życia. Musiałam ćwiczyć, rozumiesz, dla twojego dobra. Jak inaczej mogłabym się tobą opiekować? Spojrzał głęboko w jej rozdrażnione oczy. Nie walcz ze mną, mamo, nie trzeba. Powiedz mi teraz, o jakich innych mówisz? O innych. O takich jak ja, o ludziach, którzy tak jak ja za życia byli uważani za media. Nazywano ich za życia czarownikami, czarownicami. Wielu zginęło z tego powodu. To z nimi rozmawiałam. I co ci powiedzieli ci inni? Znają cię, Harry, odpowiedziała. A przynajmniej wiedzą, że istniejesz. Jesteś jedynym, który przyjaźni się z umarłymi. Dzięki tobie umarli mają przyszłość. Niektórzy z nas w każdym razie. Uważają cię za bohatera i martwią się o ciebie. Bez ciebie ich nadzieje zostaną zaprzepaszczone, rozumiesz? Oni błagają, żebyś porzucił tę obsesję, tę wendetę. Usta Harry'ego stwardniały. Chodzi o Shukshina. Nie mogę. To przez niego jesteś tam, gdzie jesteś, mamo. To nie jest. Nie jest tak źle. Nie jestem samotna. Przynajmniej nie teraz. Pokręcił głową i westchnął. Tak, nic nie zdziałasz, mamo. Mówisz to tylko dla mojego dobra. Mam pewne plany. To ty dałaś mi talent, to prawda. Kiedy wszystko się skończy, wykorzystam go w pewnych celach. Obiecuję. Ale najpierw załatwisz sprawę Wiktora. Muszę. To twoje ostatnie słowo. Tak. Pokiwała smutno głową, uwolniła się i odeszła. Powiedziałam im, że taka będzie twoja odpowiedź. Ale jedno musisz wiedzieć. Dostaniesz dwa ostrzeżenia, które nie będą przyjemne. Pierwsze przyjdzie od zmarłych, odnajdziesz je we śnie. Drugie czeka na ciebie w świecie żywych. Dwa ostrzeżenia, Harry. Jeśli nie przyjmiesz ich, za wszystko będziesz sam odpowiadał. Zaczęła odpływać od niego, znikła za strzelistymi nagrobkami. Mgła spływała wokół jej stóp. Ostrzeżenia? Jakie ostrzeżenia? Idź
tą ścieżką, wskazała. Znajdziesz tam jedno z nich, drugie przekaże ci osoba, której szczerze ufasz. Obydwa powiedzą ci o przyszłości. Przyszłość jest nieodgadniona, mamo. Zawołał do ducha owiniętego wstęgą mgły. Nikt nie potrafi jej przewidzieć. Więc nazwij to futurologią, odpowiedziała, przyszłością swoją i dwóch innych osób. Jedna cię kocha, druga poprosiła o pomoc. Harry nie był pewien, czy dobrze usłyszał. Co? Krzyknął. O co chodzi, mamo? Jej głos i postać zlały się z wirującą mgłą snu i po chwili zupełnie znikła. Harry spojrzał na wskazaną ścieżkę. Może lepiej, żeby nie poznał tych ostrzeżeń. Może nie powinien pójść tą drogą, ale jego sen zabierał go na nią tak czy inaczej. Na końcu alei była pusta przestrzeń, zimne, opustoszałe miejsce, a dalej trzy nagrobki. Najbardziej posępne ze wszystkich. Harry popłynął przez pustą przestrzeń w ich kierunku. Gdy był już blisko strzelających z ziemi głazów, siła snu znikła i odzyskał swobodę ruchów. Przeczytał ostrzeżenia, jakie ci inni zostawili dla niego wyryte geometrycznymi literami na powierzchni głazów. Pierwszy kamień. Brenda Cowell, urodzona 1958. Wkrótce umrze przy porodzie. Kochała i była kochana. Drugi kamień. Sir Kinan Gormley, urodzony 1915. Wkrótce umrze w męczarniach. Prawdziwy patriota. Trzeci kamień. Harry Kołk, urodzony 1957. Umarli będą go opłakiwać. Nie! Krzyknął Harry. Ledwie powłócząc nogami, oddalił się od posępnych kamieni. Wyciągnął ręce w obawie przed upadkiem i uderzył w mały stolik przy łóżku. Przez dłuższą chwilę leżał ciągle jeszcze w sennym szoku. Serce waliło jak młot. Zadzwonił telefon. To był Kinan Gormley. A, to ty! Odezwał się Harry. Rozczarowałeś się? Zapytał Gormley, ale bez cienia żartu w głosie. Nie, spałem. Wyrwałeś mnie ze snu. Przykro mi, przepraszam. Czas mija i ja... Tak! Odrzekł odruchowo Harry. Co? Gormley był zdziwiony. Czy powiedziałeś tak? Tak, przyłączę się do was. W każdym razie chcę się z tobą zobaczyć. Musimy o tym porozmawiać. To cudownie, Harry! Gormley był szczerze uradowany. Kiedy przyjedziesz? Musisz poznać wielu ludzi. Mam ci tak dużo do pokazania i wiele do zrobienia. Jeszcze nie teraz. Harry starał się stonować radość rozmówcy. Przyjadę wkrótce, kiedy będę mógł. Kiedy? Gormley był rozczarowany. Wkrótce, powtórzył. Jak tylko skończę to, co muszę skończyć. Dobrze? Odparł Gormley. Niech i tak będzie, ale Harry, nie za długo, dobrze? Nie, to nie potrwa długo. Odłożył słuchawkę. Ledwo dotknął widełek aparatu, znów zadzwonił telefon. Kołk obrócił się i uniósł słuchawkę. Harry? To była Brenda. Jej głos był cichy i spokojny. Brenda? Posłuchaj, kochanie, powiedział, nie dając jej zacząć. Myślę, chciałbym powiedzieć, to znaczy... Pobierzmy się. Harry! Westchnęła zaskoczona i uradowana. Tak, tak się cieszę, tak! Pobierzmy się jak najszybciej, uciął krótko, niemal dławiąc się na samo wspomnienie tego, co widział we śnie. Dlatego właśnie dzwoniłam, powiedziała. Tak się cieszę, że o to poprosiłeś. Widzisz, Harry, wydaje mi się, że i tak byśmy musieli. Dla Harry'ego Kołga nie była to niespodzianka.